ustawimy teraz wszystkie pionki na szachownicy, ale tylko pionki i zrobimy grę kontrolną. Ta gra będzie polegać na tym, że kto pierwszy dojdzie do linii przemiany. A linia przemiany jak inaczej się nazywa? Promocja. Linia promocji. Dobrze. Dzisiaj mamy moment rosnącej popularności szachów bardzo. Często jest tak, że właśnie jakieś wydarzenie, duża impreza może mieć na to poważny wpływ. Popularność szachów bardzo wzrosła po tym czasie pandemii i lockdownu. Wydaje mi się, że chyba największy wpływ miał na to serial Gambit Królowej, który był najpopularniejszym serialem w wielu krajach na świecie. Po tym serialu to sprzedaż kompletów szachowych na Amazonie wzrosła kilkukrotnie. Natomiast te informacje o sukcesach Janka Dudy gdzieś tam też już się do mediów przebijają, także no kilka faktów się nałożyło na wzrost popularności szachów. Możemy mówić o renesansie szachów za sprawą młodych polskich zawodników, którzy powoli nawiązują do tradycji Akiby Rubinsteina, Xawerego Tartakowera, Paulina Friedmana, Mojżesza Łowckiego, Mieczysława Najdorfa, czyli tych mistrzów z dwudziestolecia międzywojennego, medalistów międzynarodowych olimpiad szachowych i turniejów szachowych. Gramy na razie uproszczoną partię szachową. Musimy dojść do ostatniej linii pionkiem i promować go na przykład do hetmana. Proszę bardzo, gramy. Wiecznie jest takie pytanie zadawane, czy uda nam się powtórzyć sukces z Hamburga? W zasadzie tylko podczas jednej olimpiady okresu dwudziestolecia międzywojennego nie zdobyliśmy medalu. Mieliśmy czwarte miejsce. Mówi mistrz i trener szachowy Paweł Dudziński. A tak, każdy nasz start to był medal, między innymi w 1930 roku w Hamburgu, co było naszym największym sukcesem w historii. Gdzie drużyna w składzie Rubinstein, Tartakower, Przepiórka, Paulin Friedman i Kazimierz Makarczyk zajęła pierwsze miejsce. Opowiada przewodniczący Komisji Historycznej Polskiego Związku Szachowego Tomasz Lisowski. No, marzymy ciągle o tym, by nasza reprezentacja męska dowodzona przez Jana Krzysztofa Dudę by taki medal zdobyło, ale sprawa jest piekielnie trudna, bo przynajmniej kilka reprezentacji jest bardzo mocnych. Nie wymieniając pewnego kraju, który został wyrzucony ze sportu światowego, no, trzeba powiedzieć o bardzo mocnych Chińczykach. Są świetni Amerykanie, ale polscy szachiści marzą o tym, żeby kiedyś udało się powtórzyć sukces z Hamburga. Dwudziestolecie międzywojenne to złota era polskich szachów. Opowiada historyk, szachista, profesor Tadeusz Wolsza. Niepowtarzalna od tego momentu, dlatego że po II wojnie światowej, po tych dramatycznych wydarzeniach, kiedy jeden i drugi agresor dopuścił się zbrodni na masową skalę, mam tutaj na myśli III Rzeszę Niemiecką i Związek Sowiecki, no to polskie szachy utraciły większość wybitnych naszych zawodników. Niektórzy zginęli w obozach koncentracyjnych, niektórzy zginęli, zmarli w łagrach, a byli i tacy, którzy nie wrócili do sowietyzowanej Polski, pozostali daleko poza granicami, gdzieś we Francji bądź w Argentynie. I powojenne szachy niestety nie potrafiły się odrodzić w takiej skali, w jakiej rozwijały się w dwudziestoleciu międzywojennym. Te mocne szachy polskie nie urodziły się w roku 1918. Szachy polskie były mocne już wcześniej. Nie było Polski, ale byli polscy szachiści. I tu koniecznie trzeba wymienić nazwiska przynajmniej trzy. Akiwa Rubinstein, rodem ze Stawisk koło Łomży, który potem reprezentował kluby łódzkie i warszawskie. W pewnym momencie był drugim szachistą na świecie, pretendentem do tytułu Mistrza Świata. Dalej Szymon Winawer, arcymistrz warszawski, który przez 20 lat w drugiej połowie XIX wieku należał do pierwszej dziesiątki szachistów świata. I Dawid Przepiórka, mniej znany może jako mistrz szachowy, natomiast mający ogromne osiągnięcia w takim wieloboju szachowym jako gracz,
układacz zadań, czyli problemista i organizator. W okresie powojennym przepiórka to było wręcz takie logo Polskiego Związku Szachowego. Jeżeli ktoś chciał dotrzeć do polskich szachistów, to pisał list do przepiórki, bo przepiórka był znany na całym świecie. Więc te szachy polskie były mocne już w wieku XIX, a po odzyskaniu niepodległości ta moc jeszcze wzrosła i to owocowało tymi medalami olimpijskimi. Szachy nie są grą taką delikatną, lajtową, jak ty sobie pomyślał, to jest gra wojenna. Szachy wam dadzą bardzo mocne poczucie własnej wartości, bardzo mocno wam zbudują psychikę, będziecie wojownikami. Tak jak kiedyś szachy były jedną z siedmiu cnót rycerskich w średniowieczu, tak myślę, że można powiedzieć, że w okresie międzywojennym było jedną z cnót dobrego dowódcy wojskowego i polityka. To była taka rozrywka, która jednocześnie pozwalała kształcić ich myśl taktyczną, która później mogła też być wykorzystana w trakcie działań wojennych. Szachy miały wsparcie osób z najwyższych kręgów rządowych. Często było tak, że jeżeli odbywały się Mistrzostwa Polski, to protektorat honorowy mógł objąć premier albo minister i również z kręgów rządowych mogła ta impreza szachowa liczyć na bardzo poważne dofinansowanie. Również w tym środowisku legionowym te szachy były bardzo popularne. W szachy grał Stanisław Rupert, generał późniejszy, przedstawiciel Polski w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. W szachy grywał Władysław Sikorski, w szachy grywał Kazimierz Glabisz, też znana postać, późniejszy pułkownik i generał, też działacz Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W szachy grywał Marian Steifer. To był chyba jeden z lepszych szachistów oficerów, bowiem on w dwudziestoleciu międzywojennym był mistrzem Poznania, więc to o czymś świadczy, a potem był wiceprezesem Polskiego Związku Szachowego i również działaczem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Celowo wymieniam również te funkcje, które ci panowie sprawowali, bo jeżeli ktoś jest działaczem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jeżeli ktoś jest działaczem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, to wiadomo, że jeżeli ktoś przyjdzie poprosić o pomoc, to może zawsze liczyć na przychylność i na wsparcie. Tłumaczę to w ten sposób, że sympatykiem szachów był marszałek Józef Piłsudski. Skoro marszałek popiera, to my też popieramy, to my też musimy popierać. Można powiedzieć, że był takim trochę szachowym maniakiem. Jego taką drugą miłością była piłka nożna, natomiast w piłkę z wiadomych względów nie grywał, a w szachy w wolnym czasie sobie grał. Pamiętany jest taki moment z jego życia, gdy został internowany przez Niemców w twierdzy w Magdeburgu. Był zamknięty w jednej celi czy w jednym pomieszczeniu z szefem sztabu Legionów, późniejszym generałem Sosnkowskim i panowie nudę zabijali przez niekończące się pojedynki szachowe. Sosnkowski stwierdził, że graliśmy w szachy bardzo często. Piłsudski grał lepiej ode mnie, ale w pewnym momencie, bo panowie notowali wyniki poprzez pisanie kresek na ścianie czy na piecu i kiedy Sosnkowski zakomunikował Piłsudskiemu, że mam o jedną wygraną więcej, Piłsudski zdenerwował się nie na żarty. W związku z tym ta rywalizacja rzeczywiście miała taki wymiar sportowy. No, kto lepszy, kto więcej wygra partii, a z moich obliczeń wynika, że rozegrali ich ponad 250. Ta liczba rozegranych partii rzeczywiście była imponująca. A potem po wojnie, po Wielkiej Wojnie, kiedy Polska wybiła się na niepodległość, było wiadomo, że zawsze na Piłsudskiego i Sosnkowskiego można liczyć. I to na pewno wpływało na decyzje innych osób. I gdy na przykład w 1935 roku odbyła się w Warszawie Olimpiada Szachowa, to był jedyny przypadek, że gdy Olimpiada Męska Szachowa odbyła się w Polsce. I wtedy do komitetu organizacyjnego należało pół polskiego rządu. I dofinansowanie ze strony państwowych instytucji było bardzo mocne. Bez niego zorganizować tę olimpiadę by się nie udało. Ale Piłsudskiego już wtedy nie było, nie żyje. Tak jest. Z tym, że przygotowania do olimpiady trwały długo, co najmniej 2 lata. I wszyscy pamiętali o wsparciu marszałka dla tej idei. Masz
przez 5 godzin non-stop być skupione. Czyli jest to bardzo, bardzo ciężki sport i to sport, który najlepsi wytrzymują do końca, a końcem każdego szachisty, takim szczytem marzeń jest zdobycie tytułu arcymistrz. Piłsudski wiadomo, że nie był zawodowym szachistą, natomiast wspomagał tych zawodowych szachistów, oni często odwiedzali go w Belwederze. W 1919 roku doszedł do skutku w Warszawie wielki, powojenny, pierwszy turniej, jak oni to nazywali, turniej wszechpolski. Biorąc pod uwagę skład tego turnieju, można byłoby powiedzieć, że to były pierwsze nieoficjalne mistrzostwa Polski. W turnieju grał Dawid Przepiórka, grał Akiba Rubinstein, grał Józef Dominik, Zdzisław Belzicman, Jan Kleczyński, Mojżesz Łowcki. To była elita, to są te młode polskie talenty. No, przede wszystkim Józef Dominik z Krakowa, który zapowiadał się na zawodnika wielkiej klasy. I Józef Piłsudski przyjmował ich u siebie w domu. Autentycznie organizował turnieje takie wewnętrzne, pokazowe. Grał w tych turniejach i Kazimierz Sosnkowski, i Dawid Przepiórka, kiedy rozgrywał partię z Kazimierzem Sosnkowskim, później skomentował, że oni grali na poważnie. To nie była zabawa, że arcymistrz podkłada się politykowi. To była prawdziwa rywalizacja i Przepiórka napisał, że ta partia stanowiła dla niego ogromną przygodę intelektualną i sporo się namęczył, żeby wygrać. Więc Piłsudski oczywiście w czasie tego turnieju ufundował nagrodę dla najlepszego zawodnika, a tym najlepszym zawodnikiem okazał się ani Rubinstein, ani Przepiórka, tylko Zdzisław Belzicman. Bardzo dobrze grał również Dominik, który niestety kilka tygodni później był ofiarą wojny polsko-bolszewickiej i walcząc w armii ochotniczej w okolicach Lwowa poległ w bitwie pod Krasnem. Zresztą wojna polsko-bolszewicka przyniosła śmierć nie tylko dla Dominika, ale jeszcze zginął czy poległ w czasie tej wojny jeden z braci Gluzińskich, było trzech braci Gluzińskich. Doktor Tadeusz Gluziński był takim działaczem skrajnie prawicowym i grał świetnie w szachy. I co jest ciekawe, działacz skrajnie prawicowy potrafi dogadać się z Dawidem Przepiórką i Dawid Przepiórka po wielu latach, żeby była jasność, był z pochodzenia polskim Żydem. Znając biografię Kazimierza Gluzińskiego, napisał, że to był jeden z najlepszych jego uczniów, jeśli chodzi o kompozycję szachową. To były dwie różne orientacje. A obaj potrafili znaleźć wspólny język przy szachownicy. Zobaczcie, macie kolejną piękną właściwość szachów. Szacunek, szacunek. Przed partią życzymy sobie powodzenia, poczekajcie. A po partii co robimy? No, dziękujemy sobie za partię. No i teraz powiedzcie, jak przegrałem, to mam mu dziękować, że dał mi mata. No właśnie, trzeba podziękować. Dziękuję za grę i że miałaś przyjemność, czy miałeś przyjemność zagrać z nim w szachy, czy z nią. Bardzo pięknie. Ja wiem, że będzie wam ciężko dziękować bo nikt nie lubi przegrywać. Później się nauczycie przegrywać i będziecie pięknie z szacunkiem do swoich rywali podchodzić. Pierwsza. Nie przypominam sobie, żeby któryś polski polityk w dwudziestoleciu międzywojennym powiedział, że nie interesuje się grą szachową, dlatego że uprawiają ją Żydzi. Albo nie damy pieniędzy na nagrodę, dlatego że teoretycznie nagrodę może wygrać Żyd. Czegoś takiego nigdy nie spotkałem z ust wybitnych polskich polityków i miłośników gry szachowej. Od czasu do czasu w różnych czasopismach były takie aluzje, ale to były incydentalne, nieistotne i nikt nie przykładał do tego większej wagi. Trzeba koniecznie powiedzieć o tym, że Żydzi, czy też Polacy wyznania mojżeszowego traktowali szachy bardzo poważnie jako gimnastykę umysłu, ćwiczenie intelektu. Przydaje się potem w życiu. Co nie było takie powszechne w innych grupach społecznych? Ująłbym to tak, że w środowisku polskim nie było takiego wzorca kariery, że młody człowiek mógł planować, że będzie zawodowym szachistą, że będzie utrzymywał się z gry. Było to coś dziwnego, no, to było mało poważne. Młody człowiek musiał dbać o rodzinę, musiał utrzymać żonę i dzieci, musiał w razie potrzeby włączyć się do walki o niepodległość. Tu mieliśmy ważne zadania. Natomiast taki wzorzec kariery w środowisku żydowskim niewątpliwie istniał i jeżeli młody człowiek miał talent do szachów, to rodzina mu mówiła, ćwicz się w tym, doskonal się, to również może być twoje zajęcie na całe życie, tu możesz się dorobić.
zawsze mamy przynajmniej 3/4 drużyny pochodzenia żydowskiego. Teodor Regedziński nie był Żydem. Kazimierz Makarczyk nie był Żydem. To jest, myślę, narodowy sport Żydów. Oni mają taką predyspozycję do uprawiania gry szachowej. Świetna pamięć. I pewnie to, że te tradycje szachowe były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jeżeli popatrzymy na rodzinę Wienawerów, nie? To jeden z moich bohaterów z tego XIX wieku. Jak tam ich było 5 czy 6, to wszyscy grali w szachy. Były czasopisma, zarówno publikowane w jidysz, jak i po polsku. Była literatura, startowała. Oprócz tego sponsoringu firm państwowych i wsparcia ministrów i wojewodów, to trzeba koniecznie powiedzieć o Łódzkim Towarzystwie Zwolenników Gry Szachowej, czyli to był klub założony w 1903 roku. De facto był to klub finansowany przez bogatych łodzian pochodzenia żydowskiego. I aż do 1939 roku był to niewątpliwie najzamożniejszy, najlepiej zorganizowany klub w Polsce, który przeprowadził wiele ciekawych imprez, łącznie z mistrzostwami w 1927 roku. Była to impreza, która doszła do skutku po przewrocie majowym, czyli od 1926 roku, od maja, Józef Piłsudski wrócił z tego osamotnienia z Sulejówku, był takim politykiem pierwszoplanowym, więc nie było wielkiego zdziwienia, że działacze Polskiego Związku Szachowego od razu pierwsze kroki skierowali do marszałka z prośbą o honorowy patronat. Piłsudski nie odmówił. Mało tego, powiedział, że ufunduje oczywiście nagrodę za najpiękniejszą partię turnieju. I tutaj rozpoczęła się taka ciekawa historia tej nagrody, mianowicie Józef Piłsudski zaproponował, jak na tamte czasy, kwotę no, nieprawdopodobną, bo to zaproponował nagrodę w wysokości 1000 zł, co przewyższało albo było bliskie uposażeniu wysokiego urzędnika państwowego, ale to mówimy o randze już ministra albo i nawet coś więcej. Daję przykład mojego dziadka, który był tramwajarzem, zarabiał 150 zł na miesiąc i z tego utrzymywał siebie, nie pracując, on żona i troje dzieci. Więc oczywiście dla zwykłego śmiertelnika to była suma zawrotna. W związku z tym działacze Polskiego Związku się bardzo przestraszyli, bo uważali, że no, ta kwota może spowodować, że ten turniej będzie polowaniem na nagrodę, natomiast nie będzie on przypominał Mistrzostw Polski, bo każdy będzie bez względu na końcowy wynik chciał wygrać efektownie i zgarnąć nagrodę. Ale Józef Piłsudski nie przyjął tej argumentacji do wiadomości. Powiedział, że jeżeli się panom nie podoba nagroda za 1000 zł, to ja za najładniejszą partię turnieju funduję nagrodę 2000 zł, a dlatego, że w tym turnieju grają najwybitniejsi zawodnicy szachowi. Jestem pewny, że żaden z nich nie będzie szedł na łatwiznę, a poziom będzie trzymał w tym turnieju do końca. Nie było dyskusji. Nagroda pozostała w wysokości 2000 zł, a wygrał ją Kazimierz Makarczyk, zresztą bardzo wybitny szachista, który w wojnie polsko-bolszewickiej służył w Armii Ochotniczej. Potem był wielokrotnym olimpijczykiem i w okresie powojennym był najbardziej skrzywdzonym polskim szachistą przez władze komunistycznej Polski. Też to opowiadał mi syn Teodora Regedzińskiego, że przed olimpiadą szachową szachiści mieli prawo odwiedzenia prezydenta Mościckiego, wtedy, gdy Mościcki był już prezydentem. I Mościcki pytał, no co wam jest potrzeba? No, panie prezydencie, tam jakiś turniej. No dobrze, no to będą nagrody. A co jeszcze? No chcielibyśmy jechać na olimpiadę szachową. A ile to kosztuje? No i teraz był właśnie bardzo ważny moment, taki strategiczny, trzeba było, wymagało to strategicznego myślenia, ponieważ gdy szachiści mówili 1000 zł potrzebujemy, to prezydent Mościcki zawsze mówił, no dobrze, to ja mnożę tą sumę przez 2. I należało tak tą pierwotną propozycję sformułować, żeby prezydent mógł to swoje ulubione działanie arytmetyczne wykonać, tego mnożenia przez 2. Nie za mało i nie za dużo. No a przypomnijmy, że wiele krajów albo korzystali szachiści z jakiegoś sponsoringu prywatnego, a w 1939 roku drużyna USA, najbogatszy kraj świata,
Stany Zjednoczone nie wysłały swojej reprezentacji na olimpiadę w Buenos Aires, bo zabrakło pieniędzy. Polska reprezentacja zawsze miała pokryte koszty podróży na olimpiadę szachową. Można było liczyć na pomoc państwa. Szachownicy w szachach klasycznych trzeba wytrzymać czasami od 4 do 8 godzin. Więc nie dość, że trzeba mieć niesamowitą odporność psychiczną, ale i fizyczną. Kręgosłup w pozycji jednej przez 4 godziny życzę każdemu, który to wytrzyma. I jeszcze będzie myślał nad każdym ruchem. Każdy ruch w szachach decyduje o twoim być albo nie być. Ostatnia olimpiada przed II wojną światową odbyła się w dalekiej Argentynie. Rozpoczęła się dokładnie 27 lipca 1939 roku, a skończyła się już we wrześniu 1939 roku, także po wybuchu działań wojennych reprezentanci Polski zajęli drugie miejsce, co w tych okolicznościach należy uznać za niebywały sukces. Polska reprezentacja wyjechała w takim dość fajnym składzie eksperymentalnym, bo starszych zawodników, takich jak Ksawery Tartakower, Paulin Frydman, Teodor Regedziński, uzupełnił zawodnik, który był wielką nadzieją polskich szachów, Mieczysław Najdorf. I to był taki ważny epizod w jego wielkiej karierze szachowej, bo to był zawodnik, który po zakończeniu II wojny światowej będzie jednym z najlepszych szachistów na świecie. To będzie jeden z tych nielicznych szachistów, który będzie w stanie stawić opór szachistom sowieckim. Na prośbę organizatorów argentyńskich olimpiada nie była zerwana. Wybuch wojny spowodował zmianę regulaminu i drużyny, które były ofiarami agresji niemieckiej, nie grały ze sobą. Polacy nie grali meczu z Niemcami. Wynik po prostu ustalono na 2-2. W związku z tym teoretycznie uciekły nam przynajmniej 2 lub 3 mecze, które moglibyśmy wygrać. Nasi reprezentanci w trakcie gry dostawali tragiczne informacje o zajęciu Warszawy, ataku Sowietów na Polskę i to na pewno też nie pomagało im w grze. Jest znany zapis partii Najdorfa z Holendrem. I widać, że w pewnym momencie Najdorf ma przewagę, robi straszny błąd i tam w ciągu 5 przesunięć przegrywa partię. Dlaczego tak się wydarzyło? Po prostu tego dnia na salę gry wszedł ambasador Polski w Argentynie i ogłosił, Niemcy uderzyli na Warszawę. I Najdorf tak się tym przejął, że po prostu nie mógł grać normalnie, popełnił błąd, przegrał partię. A Niemcy olimpiadę wygrały o 0,5 punktu przed Polską. I Mieczysław Najdorf po olimpiadzie powiada, no tak, no byliśmy silniejsi od Niemców, gdybyśmy z nimi zagrali, to na pewno byśmy wygrali i mielibyśmy złoto. Natomiast w tych okolicznościach drugie miejsce należy uznać za rewelacyjny wynik. Nasi reprezentanci praktycznie z tym wyjątkiem Regedzińskiego już nie wrócili do kraju. Regedziński, który był no, faktem w 3/4 Niemcem, więc po powrocie z olimpiady szachowej, mając tutaj 2-letniego syna, żonę chorą, no to on zdecydował się na podpisanie Volkslisty, wstąpił do SA. Jest nawet takie zdjęcie, kiedy on na jednym z turniejów generalnego gubernatorstwa stoi nad szachownicami, a poniżej analizują partię Hans Frank, emblematy właśnie są nazistowskie, swastyki. No i on po wojnie został skazany na kilkuletnie więzienie. Stawili się za nim szachiści, między innymi Róża Hermanowa pochodzenia żydowskiego, no i on został zwolniony, natomiast podupadł po zdrowiu i po krótkim czasie zmarł. To był jedyny reprezentant Polski, który wrócił po olimpiadzie szachowej. Pierwsza szachownica, czyli Tartakower, już po wstąpieniu do Free French Forces pozostał później we Francji, reprezentował ten kraj na olimpiadzie. Druga szachownica, czyli Mieczysław Najdorf, pozostał w Argentynie, gdzie rozgrywano właśnie tę olimpiadę. Pozostawił w Polsce, w Warszawie żonę, 2-letnią córkę, 4 braci i taką liczącą 300 osób, diasporę złożoną z jego właśnie przyjaciół i rodziny. W latach II wojny światowej popularyzuje grę szachową na gruncie argentyńskim, uczestniczy we wszystkich tych najważniejszych turniejach w Ameryce Południowej, czyli San Paulo, Mar del Plata, Montevideo, widać go wszędzie. Mało tego, daje pokazy gry jednoczesnej na szachownicy. Bez patrzenia na szachownicę albo grywa na przykład z jednocześnie 50 zawodnikami. Kiedy po wojnie ktoś zapytał Mieczysława Najdorfa, dlaczego on uczestniczył w tych pokazach, powiedział, chciałem dać moim bliskim sygnał w kraju, że żyje,
a że gram w szachy, to znaczy czuję się dobrze. Liczyłem, że ta informacja dotrze do żony i do córki. On nie wiedział, że oni już nie żyją. Zdecydował się później pozostać w Argentynie po wojnie. Parał się nawet handlem naręcznym, no, ale później zaczął sprzedawać ubezpieczenia. Jeden z przyjaciół szachistów go wciągnął w tę działalność. Szło mu tak dobrze, między innymi dzięki szachowej sławie, że z czasem przejął tę firmę i stał się jednym z najzamożniejszych Argentyńczyków. Po raz drugi się ożenił, żona jego, ta druga, zmarła na raka, po raz trzeci się ożenił. No i umarł w wieku około 90 lat na turnieju szachowym, jak sam sobie przepowiadał. I też powiedział właśnie, że szachy nauczyły go, że w życiu przegrywa się, ale zawsze jest szansa, żeby dalej walczyć, i dał radę osiągnąć sukces na polu zawodowym i w jakimś tam stopniu, pomimo tych traum, też na polu osobistym. Główna taka zaleta szachów to jest radzenie sobie z emocjami. Bo dzieci teraz materialnie dostają wszystko, tak? By się wydawało, że oni wszystko otrzymali, więc są bardzo twardzi. Ja wprost przeciwnie, myślę, że są bardzo mięciutcy, a szachy kształtują tą siłę ducha i wytrzymałość psychiczną. Materia nie zastąpi siły ducha. To jest tak zwany, ja to nazywam list z getta łódzkiego, gdzie znany szachista łódzki Dawid Daniuszewski prawdopodobnie w lutym 1944 roku, już w ostatnim okresie istnienia getta łódzkiego, zapisał na tym kawałku papieru jedną swoją partię oraz przepisał jakieś inne partie i wkleił tą kartkę papieru do rocznika angielskiego pisma szachowego. Daniuszewski przepadł, zginął, został zabity w getcie, natomiast ta książka ocalała. I po wielu latach okrężnymi drogami trafiła do mnie. Daniuszewski chce nam coś w tym przekazać. Jest luty 1944 roku, a on jeszcze myśli o tym, żeby zapisać partię szachową. Taki jak gdyby chęć powiedzenia, że my tu istniejemy, działamy. W getcie warszawskim był wręcz w 1942 roku zorganizowany turniej, to się nazywało turniej o mistrzostwo dzielnicy żydowskiej. Za pozwoleniem władzy niemieckiej, no znane są przybliżone wyniki, na 16 osób trójka uczestników ocalała. Bracia Shapiro, Jerzy Shapiro, bardzo sławny neurochirurg po wojnie, i Róża Hermanowa, też znana szachistka i lekarka przedwojenna jeszcze. Edward Gerstenfeld, Isaac Appel, wicemistrz świata amatorów Dawid Przepiórka też został zamordowany w Lasach Palmirskich w 1940 roku. I niestety po wojnie już nigdy się nie zbliżyliśmy do tych sukcesów medalowych okresu dwudziestolecia międzywojennego. O ile elity II Rzeczypospolitej były rozkochane w grze szachowej, o tyle nasi komunistyczni politycy, a mówimy tutaj o Władysławie Gomułce, Bolesławie Bierucie, Józefie Cyrankiewiczu, oni chyba nie potrafili grać w szachy. Potrafili wykorzystywać szachy do wzbudzenia sympatii dla siebie. Bolesław Bierut, na przykład, kiedy doszedł do skutku turniej słowiański w Polsce. Który to rok? To był to rok 1947. To wówczas Bolesław Bierut odwiedzał salę turniejową, ale co jest ciekawe i co zanotowali sprawozdawcy prasowi, po odwiedzeniu sali skierował się w kierunku zawodników sowieckich i długo z nimi rozmawiał, tak jakby dowartościował. Natomiast elity PRL-owskie, gra szachowa nie była bliska im zainteresowaniom. Także trzeba przyznać, ten okres był trudny dla polskich szachów. Polscy zawodnicy nie wyjeżdżali na jakieś turnieje międzynarodowe, bo szachy zostały zdegradowane do sportu niepotrzebnego, w grupie sportów elitarnych, takich jak golf, bilard, żeglarstwo i jeździectwo. I Kazimierz Makarczyk, który był mistrzem Polski, był zawsze pomijany, nie licząc jednego turnieju, na który wyjechał do Bukaresztu, w którym wypadł dość przeciętnie, ale też miał opiekuna ze Służby Bezpieczeństwa, szachistę, który jego kontrolował, inwigilował, Izaaka Grünfelda,
który był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa i na bieżąco później zdawał raporty i sprawozdania z tego, jak ten klerykał, ten zatwardziały wróg socjalizmu i ten, który nie akceptuje socjalistycznej rzeczywistości, się zachowuje. I to spowodowało, że Kazimierz Makarczyk nie wyjechał na jedyną przed 1956 roku olimpiadę w Helsinkach w 1952 roku. Jak najbardziej zasługiwał na ten wyjazd, co by tu nie mówić, no był przecież mistrzem olimpijskim z 1930 roku. Zatrzymujemy środkowym guziczkiem zegar. Zatrzymane? Podziękujcie sobie za piękną partię. Ustawcie figury w pozycji wyjściowej szybciutko, tak jak na początku stoją. Kto pierwszy, ten podnosi rękę. Ale trochę ręki. No, podawajcie sobie figury, współpracujcie. Nie bądźcie egoistami, że ja i tylko dla mnie. Podajcie koleżance i koledze figury. Ja. Ja bym powiedział, że obecnie dzięki Janowi Dudzie, no to ta historia troszeczkę tak powraca i mamy wreszcie szachisty, który nawiązuje walkę z czołówką światową i przełomowy był w zeszły rok, kiedy to Janek zdobył Puchar Świata, co było chyba takim największym indywidualnym sukcesem Polaka, być może kiedykolwiek, bo raczej ci nasi przedwojenni szachiści to osiągali sukcesy w drużynie. Indywidualnie Akiva Rubinstein był blisko meczu o Mistrzostwo Świata, ale w 1912 roku, jak wygrywał 5 wielkich turniejów, to już miał zaproszenie do tego meczu, ale przygotowania zostały przerwane przez wybuch I wojny światowej, a po wojnie już nie reprezentował takiej wysokiej formy jak wcześniej. Być może to, co nie udało się zrobić w 1912, 13 czy 14 roku Rubinsteinowi, padnie łupem naszego młodego zawodnika, wielkiej nadziei polskich szachów. Nie dalej, jak kilka lat temu odbyła się olimpiada szachowa w Batumi i Polacy w ostatnim dniu turnieju grali o medal. Po raz pierwszy w historii Polska ograła Rosję na olimpiadzie szachowej. Rzecz nieprawdopodobna. Duda, Wojtaszek, Piorun i chyba Tomczak zwyciężyli w tym meczu 2,5-1,5. Byłem na tej olimpiadzie. Pojechałem specjalnie do Batumi. Byłem ostatnie dwie rundy. Czekałem na ten medal, no nie doczekałem się. Polska w ostatnim dniu zremisowała z Indiami i zostaliśmy na tym najgorszym miejscu, na czwartym. Ale to już był taki sygnał, że ten sukces jest gdzieś blisko na wyciągnięcie ręki i być może właśnie będzie dziełem polskiego zawodnika.